osiedle Słoneczne. Odbiorcą jest pani Małgosia Szlas. Ja? Pozwolę sobie przeczytać, chociaż nic się ponoć nie czyta, ale pozwolę sobie czytać, bo to przecież od nas, nie? Czytaj. Droga Małgosiu. Tak, ładnie do ciebie się zwracają. Aleś nam Aśćka Bobu zadała wieść ogólną głosząc o swojej rezygnacji z urzędu sołtysowego. Popłochy rwę tez, a i lęk cieniem się położył na wiosce naszej. Bo jak to bez opiekuna, bez prawie wodza wioskowego żyć? Zaraz też urządzenia przyuszne, nie wiedząc czemu, komórkami zwane, poszły w ruch, tumult wielki wśród mas czyniąc. Szczęściem czas wyborów się zbliżał, więc rychło wici rozesłane zostały o poborze na nowego sołtysa. Toś to i we wsi stanowisko najważniejsze i o odpowiedzialności wielkiej. Wyszukać nowego kandydata to sztuka niełatwa, boś Aśćka poprzeczkę pracowitości i społecznikowania wysoko zamknęła. Stąd kandydaci lękiem złożeni na stanowisko sołtysa się nie pchali. Szczęściem znalazła się niewiasta obrotności i odwagi pełna, młódka pełna optymizmu i ochotności do prac społecznych. Stąd pociecha, że cię godnie zastąpić zdoła, a że jako i ty usportowiona okrutnie, to i niestraszne jej kłody pod nogi rzucane, bo chytko je obejść czy przeskoczyć potrafi. Ale i ty, Małgosiu, pracować na rzecz naszej społeczności, naszej wsi nie przestaniesz, boś radną naszą jest, to i walczyć będziesz jako lew jakowyś na spotkaniach i zebraniach wszelakich o dobro społeczności naszej. Tak, dziękując ci bardzo za twoją dotychczasową pracę, zapewnić cię chcemy, że nadal tu jesteśmy i nadal możesz liczyć na grupę, której się chce. W imieniu naszych kolegów i koleżanek chcielibyśmy pani bardzo serdecznie podziękować za to wszystko, co pani zrobiła dla nas i dla naszej szkoły. Jesteśmy pani bardzo wdzięczni. Będziemy pamiętać o tym, co wspólnie robiliśmy i co pani starała się nam przekazać. Życzymy dużo zdrowia i prosimy o nas pamiętać i nas odwiedzać. Pani Małgosia ma to szczęście, że przy mieszkańcach i od mieszkańców dostaje podziękowanie za tą swoją służbę, bo rzeczywiście była jednym z niewielu sołtysów tak mocno zaangażowanych. Zawsze jej tłumaczyłem, że za mocno się oddaje temu wszystkiemu, bo przepłaciła to zdrowie. Zazdroszczę koleżance tego, że może odejść w tym momencie i w tak miłej atmosferze. Myślę, że jako radna dalej będzie spełniała swoją rolę i nie da, że tak powiem, odetchnąć swoją obecnością w dążeniu do tego, żeby sołectwo Rykowo nie było nigdy zapomniane. I życzę koleżance wszystkiego dobrego. Nowej sołtysowej też życzę, żeby... To znaczy nie, bo to nie jest prosta sprawa, to nie jest... Każda służba publiczna, czy ona jest tego szczebla czystego, można zaspokajać potrzeby, jeżeli się dysponuje dużą fortuną, a z tą fortuną kasową niestety tak nie jest i na pewno będzie... Już poznałem panią wcześniej, że się angażowała, miała wolę pracy publicznej, społecznej, także dobrze to wróży. Życzę powodzenia.